Welcome to episode number 305, Just a Pinch of Learn Polish Podcast. You'll find other episodes on learnpolishpodcast.com. We now have a new website as well, and we have like a storefront so you can see a few different things to help support us. There's also a donation button. I'm also a podcasting coach. I've got four of the podcasts. You'll find everything on bio.link/podcaster. Cześć, Kamila. Cześć, Roy. Witam cię serdecznie w nowym roku. Nowy rok 2023. Witam cię serdecznie i oczywiście wszystkich naszych słuchaczy. Zapraszamy serdecznie do kolejnego podcastu. Dzisiaj będziemy mówić na temat oczywiście nowego roku. Nowy rok, nowe życie, nowe plany, nowe priorytety. Serdecznie zapraszamy. Bardzo fajna tablica. Nowy rok, moje priorytety i moje plany. No właśnie, czy macie już plany na nowy rok? Jakie są wasze priorytety? Co planujecie robić? Czego nie planujecie? Czego nie będziecie robić w nowym roku? O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Tutaj mamy kilka przykładów. Zobaczcie, pierwszy przykład. Będę dbać o zdrowie. Zdrowie, właśnie dla wielu ludzi, zdrowie to jest najważniejszy priorytet. Dbać to jest to take care. Będę dbać, I will take care. Będę dbać o zdrowie, będę spacerować, będę jeździć na rowerze, będę biegać, będę chodzić na siłownię, prawda? Różne opcje. To jest pierwszy priorytet, zdrowie. Ale też drugi plan, będę zdrowo jeść, czyli dieta. Słuchajcie, bardzo dużo osób od nowego roku planuje, wiecie, zdrowo jeść, czyli mniej cukru, mniej czekolady, mniej fast foodów, dużo owoców, dużo warzyw, także myślę, że to też jest priorytet, dobre, zdrowe jedzenie, sport. Ale też możemy robić w nowym roku to, co lubimy, to, co najbardziej nas cieszy, nasze hobby. Będę robić to, co lubię, na przykład czytanie, malowanie, będę malować, będę czytać książki, może będę tańczyć, albo robić zdjęcia, albo będę gotować. Czyli to jest kolejna rzecz, priorytet. Będę robić to, co lubię, będę miło spędzać czas. Ale ktoś może powiedzieć, ja w nowym roku będę dużo podróżować. Podróżować to znaczy? Trips. Travel, tak, dużo podróżować. Będę zwiedzać nowe miejsca, pojadę nad morze, pojadę w góry, pojadę do innego kraju albo będę podróżować po Polsce. Podróże... Masz czas na pracę, Kamila? Jest tam informacja o pracy dalej. Słuchajcie, będę. Ale mówi już priorytet. Tak, so priorytet jest. Jest. Ostatni. Przedostatni. Będę czytać interesujące książki, takie wiecie, psychologiczne. Będę oglądać ciekawe filmy. Będę dbać o moją rodzinę też, tak? Dbać, take care o moją rodzinę, bo rodzina też jest dla wielu osób priorytetem, tak? Dom, rodzina, przyjaciele. Czyli musimy dbać w nowym roku również o naszych bliskich. Słuchajcie, kolejna sprawa. Będę szukać nowej pracy. O, na przykład ktoś może nie być zadowolony, prawda? Więc będzie szukać nowej pracy. Albo kiedy jesteś dużo... Travels, tak? Podróżować. Musi mieć dużo pieniędzy. Więc potrzebuję nowej pracy, która da dużo pieniędzy, tak? I będę uczyć się nowego języka, na przykład języka włoskiego, na przykład języka hiszpańskiego, tak? Zawsze dobrze jest uczyć się nowych języków, a wy mam nadzieję, że macie taki priorytet język polski, żeby mówić tak samo jak Polacy. To są tylko przykłady nowego roku, priorytetów i planów. Teraz pytanie dla was. Jak wy chcecie spędzić nowy rok? Jakie są wasze priorytety? Jakie są wasze plany? Zdrowie, dieta, hobby, podróże, może praca, może nowy język, może rodzina, może miłość? Proszę napiszcie w komentarzu, a teraz zapytamy jeszcze Roya. Roy, jaki masz plan na nowy rok? Jakie są twoje priorytety i plany? Co? Dzisiaj ja pisałam mój plan, zawsze pierwszy dzień pisz plan. Piszę, stycznia, tak? Piszesz tak. Plany. Mhm. I ostatni roku było, czytam 100 książki i czytałam 109, to następny rok wow. Też 100. Brawo. I mój syn też czytał 100 świetnie. Książki.
To było fantastyczne. Zdrowie jest bardzo ważne na siłownia i jedzenie, bo tak, oczywiście może jej fast fooda i czekolada, tak, ale bo nigdy widzisz na ten moment, ale ten moment jest koniec rok, będzie widzisz. So lepiej, może być efekty, jeden dzień, tak, masz jeden dzień, efekty. Jeden dessert. Tak, nie musi być 100%, tak, nie może tak jeść coś dobrego, ale... Masz na myśli, że od czasu do czasu bardzo rzadko można zjeść czekoladę, można zjeść fast foody, ale lepiej nieregularnie, bo na koniec roku będą negatywne efekty, tak? Dokładnie. Na przykład dokładnie. Plus 10 kilogramów, tak? No, dokładnie, dokładnie. Także dla Ciebie, Roy, oczywiście książki, oczywiście rodzina, oczywiście zdrowie, dieta, to są Twoje priorytety. I też, bo czasami ludzi mów, ja będę robić to, ja będę robić. Lepiej pisz i drukować, print drukować i ten papier każdego dnia. Patrz. Czytać i patrzeć i tak, powtarzać. I co będzie robić na twoje list ten tygodniu? Co będzie robić ten dzień? To jest taka And samodyscyplina. Krop tak? Po krop, dlatego krop ja po zawsze robię mój plan. Czyli jesteś zdyscyplinowany, Roy, tak? Jesteś zdyscyplinowany, tak. To jest ta dyscyplina, że masz listę, krok po kroku, wszystko realizujesz i na koniec roku są efekty. Także słuchajcie, napiszcie swoje plany, swoje priorytety i na koniec roku porozmawiamy, czy udało się. Dziękuję, Roy, pozdrawiam serdecznie. Szczęśliwego nowego roku. Dziękuję bardzo, Kamila. Dziękuję, Roy. So, if your plan is to actually learn Polish better, you get lessons from CamillaPolonaSwitch.com, or what you could do is put in your schedule, listen to all our episodes from episode one. We're on 305 now, so that'll be a lot. You could do two a day with a bit of revision, and you'll get a lot better. And by the end of the year, I'm sure you'll be able to speak a lot better. So you'll find everything about me, my other podcasts, my coaching, and the donation button by our link /podcaster. Until next week, dziękuję bardzo i do widzenia. Do widzenia.